Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Dead by Daylight. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie troszeczkę Mordulcem. Ostatnio grywaliśmy, wróciły troszeczkę live z Dead by Daylight, gdzie pogrywam sobie z dobrodziejem zazwyczaj i gramy, moi drodzy, z surwami. Ostatnio trochę wkręciłem się w granie surwami. Rzeczywiście, dzisiaj mam trochę uczesanie takie rozklekotane, bo nie miałem czym go sklecić. I pogramy sobie dzisiaj na odcinku tradycyjnie naszym Mordulcem. Gramy dzisiaj kanibalem, zobaczymy jak nam to pyknie. Miejmy nadzieję, że uda nam się w końcu zabrać jakiś konkretny meczek, bo ostatnio te nagrania wychodziły takie, że w sumie te meczeki były naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Możliwe, że dorzucimy coś mu jeszcze. To my tak, mamy tanatofobię, Iron Graspa, Unrelenting. Spoko, mamy tego builda, tylko jak najszybciej będę musiał na tej postaci dostać się do szeptu, bo jak wiecie, zawsze grałem z szeptami na kanibalu, bo jest według mnie jeden z core perków, szczególnie dla kanibala. No, jak zauważyliście, mamy 600 punktów uzbierane, 600 tysięcy punktów, więc dosyć sporo tych punktów mamy, ale na razie postanowiłem, że nie będę ich wydawał, poczekam sobie jeszcze troszeczkę chwilę, żeby później ewentualnie wbić prestiż na jednej z postaci. Wydaje mi się, że jedną z postaci, na których wbiję teraz prestiż, będzie na pewno niewidzialny. Ewentualnie na kanibalu będziemy próbować świrować ten prestiż na trzeci poziom. Też może to być ciekawe. Chociaż naprawdę ostatnio jestem przekonany dużo bardziej do niewidzialnego. Jeśli też jest ktoś zainteresowany, to jeszcze do jutra bodajże? Tak mi się wydaje, że do czwartego. Chyba są podwójne punkty. Zresztą nie wiem, zobaczymy. Może dzisiaj już się skończył ten event. Ale wydaje mi się, że jeszcze chyba trwa. Wydaje mi się, że do czwartego. Tak mi się coś kojarzy. Chyba, że już jest po, chyba, że to był do nowego roku i już się skończył aktualnie. No dobra, nieważne, mniejsza z tym, żebym też was nie wprowadził w błąd, moi drodzy. Zagrajmy sobie meczek, zobaczymy. Zobaczymy. Zaczyna się giereczko, bo jesteśmy załadowani, a to taki dubsztal. Ciśniemy. Co się dzieje? Kurczaki, powinno być już załadowane. Nie wiem, dlaczego się nie chce włączyć meczyk. Miejmy nadzieję, że nic się tu nie spierdzieli. Gro. Możliwe, że jest jeden z survivorów troszeczkę polagowany, bo my jesteśmy zdecydowanie już cali załadowani, więc na spokojnie. Tu wszystko powinno śmigać, ale nam coś nie chce, kurczaki, się ruszyć. Halo, giereczko, czy ty działasz, czy ty nie działasz? Proszę o jakieś wytłumaczenie. Nie mam pojęcia, co się dzieje. O. No, dobra, weszło. Troszeczkę musieliśmy dłużej poczekać. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli za takie ładowanie, ale cóż, ruszymy. Ruszamy do pala. Mamy cornfieldy. Mogą być. Chociaż nie za bardzo przypadam, jeśli chodzi o tą mapę. Ale nie jest najgorsza, słuchajcie. Naprawdę nie jest zła. Dobra, to trzeba pamiętać o tym, że trzeba się mocno skupiać, żeby tak jednak znaleźć tych survivorów, jeśli nie mamy szeptów. Mówię szepty, też jeśli mówimy tutaj o szeptach, to szepty tak naprawdę najbardziej pomagające są na trzecim poziomie, słuchajcie. I coś tu było. To jest Mr. Pumedet. Udało się dziabnąć jeszcze. Chodź, chodź, Grażynka! Grażyna! Grażyniutka! Dobra, 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 zrobimy jakieś tu friki, triki. Dobra, będziesz się tak bawiła ze mną, tak? Dziękuję bardzo. Fajnie, że jest to wymyślone, że teraz, że można rzeczywiście stąd uciekać. Pick up. Dobra, bo kiedyś było coś takiego, że naprawdę nie dało się stąd sięgnąć. Jeśli ktoś już tutaj wskoczył, to słuchajcie, był nie do sięgnięcia, bo morderca nie mógł przechodzić przez kombajn. Widzę, że to już dawno naprawili. Tylko w sumie to jest taka rzecz, z którą nie zawsze można skorzystać. Tu ktoś naprawia silnik, więc zaraz idziemy tutaj szybko tą babeczkę walnąć. Miejmy nadzieję, że nam się uda jeszcze zdążyć tak tego gościa, co w tym polu ten silnik naprawiał, dorwać jakoś, w miarę ogarnięcie. Zaraz zobaczymy. Tutaj, ten silnik tutaj. Ten tutaj bliziutko jest naprawiany. A nie, to jest ten silnik, którego naprawiała ta działuszka, na to wychodzi. A tamten silnik był naprawiony przez kogoś innego, więc idziemy. Nie będziemy kampurami, śmierdziuchami, więc idziemy od razu szukać innych. Tamci niech sobie uratują tamtą kobitkę. Na spokojnie. Wiem, że tu ktoś jest dookoła. Gdzieś tu musi siedzieć, więc trzeba się mniej więcej tu rozejrzeć. Przepraszam, czy tu ktoś jest? Nie, niekoniecznie. Dobra, i Super Saiyan został ściągnięty. Gdzieś, o, mam cię. Taki sprincik był użyty. O, ty cholera mała.
Ale spoko, nic się nie stało. Masz sprint, ale ja cię zaraz dogonię. Nothing special. Dobra, jednak mnie trochę zaskoczyłaś, moja droga. Mam cię! Trzeba zrobić, że jednak jesteś w tym polu, bo to łatwo jest naprawdę, jak jeszcze gramy tym. Gramy piłaczem, to naprawdę bardzo łatwo jest... gdzie ty jesteś? Ślimak. Bardzo łatwo jest zgubić tą osobę, którą gonimy, dlatego, że właśnie ona zrobi takie kółeczko i my mamy taką rozchybotaną strasznie kamerę, gdy używamy tego chainsawa, dlatego trzeba zrobić takie śmiechowe kółeczko, żeby poprzeszkadzać mu troszeczkę. Ale tu jest jakiś gościu w hasiokach, widzę, że się kampi, więc lecimy sobie od razu na niego. Nie wiem, coś tu zrobił Gregory. Ale okej. Stałem, że będziesz miał tego. Decisive'a. Tu jest jeszcze jedna osóbka. Nie trafił Decisive'a. No to nieźle. To niezły Decisive ci tu pyknął, ziomeczku. Patrzcie, 3-4. Babeczka jest ściągana, tak jak chciałem. I o to chodziło. Dobra, wiem, gdzie mam biec. Tędy. Ona sobie tam przechodzi do tego silniczka. Dobra, może być. Te dwa silniki będą tutaj robione w tym momencie. Gregory QQ. Jednego gościa w ogóle nie widzieliśmy, jest to trochę irytujące. Okej. Dobra, widziałem cię, działuszka. Dokładnie, siemaneczko. Mamy cię, Super Saiyan! Dziękuję bardzo, tutaj nawet klapa ci nie pomoże, kumpel. Chociażbyś próbował, za daleko jesteśmy. Nikt mnie tu nie zestunuje, przyjacielu. Nie dla psa kiełbasa. No to wydaje się dosyć ciekawy meczek, słuchajcie. Okej, tutaj jesteś naprawiany, więc lecimy od razu do niego. Barbecue and chili, pro ultra OP, perk, jak zwykle. Strasznie pomaga. O, właśnie, tutaj jesteś, działuszka. Słuchaj. Pozwól, że się za tobą przejdę. Czy tak śmiesznie gdzieś tu przebiegłeś, moja droga? Gdzie ty się schowałaś, co? Nie wiem, ale cieszy mnie to, że nie naprawiacie za bardzo silniczków. Chociaż pewnie teraz jak ruszycie z tymi silnikami, to pierdzielą wszystkie naraz, znając życie, bo to tak niestety bywa. Że albo wszystko, albo nic. Ten jest skopany. Dobra, idziemy na drugą stronę mapy, słuchajcie. Teraz musimy się zająć jednak tymi... W tym cornfieldzie wydaje mi się, że jakiś będzie silniczek. Pan Super Saiyan jest teraz już do wyautowania. Dzień dobry. Milu, pan Milu jeszcze nie leżał. Całkiem przyjazna sytuacja. Nie ma naprawiania, not for dog. Hop. Panie Milo, idziemy, słuchaj kumplu, powieść się na haka. Skopaliśmy sobie silniczek. Ej, jest fajny meczek. Goście bardzo szybko padają, bardzo szybko mi się udaje ich tu znaleźć. Mam nadzieję, że nikt tu nie będzie na mnie kampi. Dobra, nie kampi, super ekstra. To piwniczka znowu. Wydaje mi się, że zaraz ktoś też podleci od razu ten silniczek tutaj robić. Ten, który już jest tu na pyknięcie tak naprawdę. Dobra, to jest trzeci huk. Tu mamy grażynkę. Gitara. Zgubiłem ją. Mówi się trudno. Topiamy silniczek, na spokojnie. Szkoda, że ją zgubiłem. Właśnie to jest grażyna na prestiżu. Okej. To jest pan Super Saiyan. O nie! Ale strzeliłem. Nie, to jest Gregory, kuku. Ale nie trafił tego, on nie trafił Decisive'a raz, także on tego Decisive'a już nie ma, na pewno. Skoro raz go nie trafił, to drugi raz go nie powinien mieć. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to tak działa. Tak, dokładnie to tak działa. Chyba, że znowu nie trafił Decisive'a, no to GG dla ciebie, przyjacielu. No ja wiem, trudne są te Decisive'y, ja sobie tak pierdzielę. Przecież znając życie, też bym przy sobie nie trafił tego Decisive'a. Pan Mellow. Melon na celowniku. Dziękuję bardzo. I lecisz od razu, kumpel.
na haka do piwnicy. Powiem wam, że ich składamy jak małe dzieci, tak naprawdę. Melo jest drugi raz na haku, Super Saiyan był raz na haku. Nie, dwa razy był. Super Saiyan jest teraz do wyautowania. Pan Cat był tylko raz. Bo to jest ten gość ze sprintem, który mi tak ciężko, znaczy często tutaj ucieka. Dobra, zobaczmy, tam idziemy. Widzę, że biegniesz od razu w tę stronę. A tu został naprawiony jeden silnik. I to jest pan Super Saiyan, więc sobie po tego pana Super Saiyana się przejdziemy. Zobaczymy, zobaczymy. Zacząłeś naprawić od razu ten silnik? Wydawało mi się, dobra. Pan Melo będzie ratowany, idźmy zobaczyć jak tam pan Melo się trzyma, bo on za chwilkę będzie ściągnięty. Jakieś 3, 4, albo i niekoniecznie, nie zostanie, dobra, teraz zostanie na pewno ściągnięty. Chodź tu, Cat. Hop! W której szafie jesteś, kumpel? Teraz mógł już wybiec, słuchajcie. Ale wiem, że gdzieś tu jeden typiarz był. Pan Melu gdzieś tutaj był. Jakim cudem on się zwinął stąd? Ciekawa sytuacja. Dobra, nieważne, idziemy stąd. Szczerze jestem zdumiany ostro, że udało mu się jakimś cudem uciec. Nie wiem, dobra, dziwna sytuacja, jakoś zniknął, ale nieważne. Pan Kat i tak będzie wyautowany, bo dużo zajęło nam sprawdzanie tutaj tych szafek. No cóż, byłem pewny, że ktoś tu będzie, więc dlatego sprawdzałem te szafki. Normalna sprawa, dobra, chodźmy pokopać. Silnik po prawej tutaj w cornfieldzie został uszkodzony. Tego nie uszkodziłem, zrąbałem. Dobra, Kat jest wyautowany, raczej nikt nie zdąży tutaj sięgnąć. A jednak zdążył. Jest i graży. Już w tę stronę nie wejdziesz. Dobra, Super Saiyan out. I teraz dwóch gości jest do wyautowania, także na spokojnie. Gdzie ty jesteś? Dobra. Idziemy cię rzucić od razu do piwnicy, tak mi się wydaje, bo nie ma sensu, żeby gdzieś indziej iść tutaj. Tu jest do walnięcia ta klapa, więc trzeba uważać, żeby ktoś tu nie stał przy tej klapie. Dobra, na szczęście nie stoi. Pana Super Saiyana mamy wyautowanego. Teraz zostało nam dwa silniki przez nich do naprawienia, a nieważne gdzie go zarzucę, bo on już jest out. Tak naprawdę w tym momencie każdy, kogo bym nie narzucił, jest na out, także wystarczy, że złapę was dwóch. Dziękuję bardzo. Hop. Nie wiem dlaczego widziałem ją przez to wyjście i to było dosyć xddddd dziwne. I teraz tak, Kat będzie miał szansę na to, że będzie okej, nieważne. Będzie miał szansę na to, że dostanie zaraz w pierdziel. Ten Kat jest gościu... ten akurat z tej czwórki całej najlepiej gra, więc to będzie największy problem, żeby go teraz znaleźć, słuchajcie. Dobra, naprawił się. Gdzieś tu w tej okolicy będzie, tak mi się wydaje. Będzie gdzieś tu w tej okolicy, słuchajcie. Mamy Władysława, Włazisław. Włazimisz. Chodź tu, pokaż no się, panie! Do Włazia nie wejdziesz? Włazisław jest bardzo spoko ziomeczkiem, który może ci pomóc uciec. Tylko gdzie ty, kumplu, się kryjesz? To jest główna zagadka. Nawet dałbym mu Holender uciec, bo serio, i dobrze tutaj dymałem, naprawdę to był spoko meczyk, a ten gościu grał z nich najlepiej. Tutaj trochę skrzaniłem, że nie udało mi się wcześniej go, tego jednego typiarza, jak go goniłem, powiesić. Bo tak to byśmy zaoszczędzili tą rozgrywkę, zanim oni by otworzyli w ogóle hacza.
To by było naprawdę w pożądalu. Czy ja tu kogoś widziałem? Biegam mniej więcej na takie odległości, żeby on był w stanie sobie wejść tutaj na ten hatch. Dosyć napięta sytuacja, a nie ma klienta. Tu mamy hatch. No ale gdzie ten pan się podziewa? Że szedłem na tak daleko, że na spokojnie powinien... Dobra, widziałem go chyba. To był jakiś tekstur malutki. Bez kapsztadu, nie? No uciekaj już, typiarzu. Nawet daję ci uciekać. Patrz, odchodzę na taki kilometr, żebyś ty... Odwracam się plecami. No dawaj, uciekaj już. Żebyśmy nie przedłużali sztucznie tej rozgryweczki. Weź no, kumpel. Skocz se i ucieknij. Czy ty w ogóle wiesz, gdzie ja jestem? Że ja tu mam hacz? Ziomek. No jare, jare, jare. No kumpel trochę nie kumaty. No dobra, cóż, idziemy kopać silniki dalej, jak gościu nie chce znaleźć. Dam mu uciec, po prostu, wiecie co? Dam mu uciec. I tak go dwa razy powiesiliśmy, więc sporo punktów dostaniemy. Nie ma co się tu spinać. Wszystko tu stoi. On chyba nie znalazł włazu sam, słuchajcie. Ja se pójdę, dodatkowe punkciory tutaj zakopanie silniczków pozbieram. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Gościu nie może znaleźć włazu, tak mi się wydaje, chyba że gdzieś kampi. Ciul wie. Wydaje mi się, że on może siedzieć w jakiejś szafie, słuchajcie, i czekać, aż my wyjdziemy z meczu. Tak jakoś bym obstawiał, Holender, że on kampi w którymś miejscu. Może szukajmy zwierząt po prostu, bo to jest ciekawa sytuacja akurat, bo to jest aż dziwne, że jego nie mogę znaleźć. To nie jest aż tak ciężko znaleźć włos, zresztą to widać zawsze, gdy morderca stoi, chyba że go się nie ogarnie po prostu. Ale myślę, że jak gościu, który ma tyle prestiży, to raczej jest gościu jakimś kamperem, który stoi teraz. I chcę, żebyśmy, słuchajcie... Nie, może wyszli z gry, że chcę wygrać przez wyjście z gry. Ale niestety nie ma tak dobrze. Nie wiem, co tu się wyrabia. Najdziwniejszy mecz, słuchajcie, nigdy w życiu nie miałem takiego meczu. Żeby Frenzel Pompa gdzieś siedział, się kampił. Najgorsze, że to jest Claudette Morel, także ja jej nie znajdę za szybko. Tu mam jeszcze jakąś szafę, ale chyba ją sprawdzałem już. Gdzie ten Frenzel się kampi, no? Nie wiem, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Wszystkie szafy przejrzane i tak dalej. Też nie chcę wam przedłużać odcinka, słuchajcie, bo to może trwać i trwać. Nie wiem, za ile ten chop przyjdzie, ale uwierzcie, że będę siedział, dopóki się nie znajdzie ten typiarz. Bo to też nie ma sensu, jak ja mam teraz siedzieć przez 15 minut, słuchajcie, i was zanudzać tym, jak gonię jednego typiarza. Więc, słuchajcie, dziękuję wszystkim za oglądanie. Pussycat możecie napisać w
komentarzach, bo to jest pussycat straszny. Goście specjalnie campi, żebyśmy my wyszli z gry i nie dostali punktów, tak mi się wydaje, wiecie? Wydaje mi się, że to jest taki gracz. Jeszcze chyba w życiu się spotkałem z czymś takim DBD. Nie, może wydaje mi się, że no bo tak naprawdę cały czas zganiałem po nich i ich ostro tutaj znajdowałem. Może mi się wydaje, że jestem jakimś cheaterem czy coś, cholera wie. Ale straszny pusiak. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Także jeśli wam się podobało, to pamiętajcie o tym, żeby zalajkować film. Jeśli nie macie subskrypcji, to zostawić subskrypcję. I możecie jeszcze wejść też na fanpage'a, jeśli byście chcieli wiedzieć, co się tam u mnie dzieje. Czasami wrzucam jakieś posty, gdy na przykład YouTube nie da jakiegoś posta a propos live'a czy coś takiego, więc tam możecie sobie wtedy to znaleźć. Ode mnie to by było na tyle, także trzymajcie się i żebyście nie spotykali takich siusiorów w meczach z DBD, bo aż przypał. Do następnego, cześć, pa pa!